kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Któż z nas nie śpiewał tej piosenki z dumą, wyciągając z tornistra pudełko kredek Bambino? Produkowane są od 70 lat przez firmę ST Majewski. Tak więc już kilka powojennych pokoleń Polaków tworzyło nimi swoje pierwsze rysunki. Firma powstała znacznie wcześniej, bo w 1889 roku w Pruszkowie z inicjatywy inżyniera Stanisława Jana Majewskiego jako fabryka ołówków, pierwsza i jedyna w Królestwie Polskim. Stąd jej nazwa. Aby przyjrzeć się, jak powstają kredki we wszystkich kolorach tęczy, udajemy się na wycieczkę do zakładu produkcyjnego. Gotowi? Zaczynamy! Najpierw w graficiarni przygotowuje się z glinki kaolinowej, pigmentu oraz wody masę do produkcji pręcika. Wszystko dokładnie się miesza. Pod wpływem wysokiej temperatury woda odparowuje. Z jednej maszyny mieszającej uzyskujemy pół tony masy. Wystarczy jej na tyle kredek, że gdybyśmy zużywali jedną dziennie, trwałoby to aż 180 lat. Masa przekazywana jest teraz do komory próżniowej prasy hydraulicznej. Poprzez dysze o odpowiedniej średnicy tłoczone są w tempie 1500 sztuk na minutę pręciki o określonej średnicy oraz długości. Miękkie jeszcze pręciki umieszcza się w specjalnych kociołkach, które na wózkach wjeżdżają do pieca. Suszą się w 120 stopniach Celsjusza, nabierając odpowiedniej twardości i prostując się podczas obrotu kociołka. Teraz pręciki wyciągane są z kociołków suszarniczych. Usuwa się ułomki, następnie poddaje się je impregnacji. Nasycane są tłuszczem w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Dzięki temu zabiegowi cząsteczki kaolinu będą się odrywać od pręcika, umożliwiając rysowanie. W dziale montażu frezuje się rowki w deseczkach wykonanych z certyfikowanego drewna lipowego z polskich lasów. Jest to proces maszynowy, wykonywany na frezarce dwuwrzecionowej z prędkością 160 sztuk na minutę. Po co? W wyżłobieniach umieszczone zostaną pręciki. Tu widzimy, jak to wygląda. Wyżłobione deseczki oraz pręciki trafiają na linię. Automat w każdym rowku umieszcza jeden pręcik. Potem przykładana jest druga deseczka z klejem. Powstaje tak zwana kanapka. Aby na trwałe połączyć dwie części, trafiają do prasy, a następnie na podajnik maszyny frezującej. Odbywa się frezowanie, czyli narodzinny kredek. Uzyskiwane są pojedyncze kredki o określonej długości oraz kształcie. W zależności od kształtu narzędzia możemy otrzymać je w przekroju okrągłym, trójkątnym lub sześciokątnym. Miesięcznie powstaje w ten sposób około 2,5 miliona sztuk kredek. Czas na szlifowanie, czyli usunięcie z powierzchni kredek nierówności i szorstkości powstałych podczas frezowania. Musi przecież leżeć w dłoni jak ulał. W wykańczalni następuje lakierowanie kredek. Na ich powierzchnię nanosi się aż 3 powłoki. Operacja ta ma na celu pokrycie powierzchni trwałą powłoką uszlachetniającą dla nadania jej koloru i podniesienia walorów estetycznych. Ale nie tylko. W ten sposób zabezpiecza się kredki przed wpływem czynników atmosferycznych. Przecież rysuje się także na dworze. Teraz maszyna zwana stemplarką wytłacza na powierzchni znak fabryczny, a inna usuwa zabrudzenia z czoła kredki i wykonuje z jednej strony zaoblenia, a drugą ostrzy. Tutaj nazywa się to szpicowaniem. Zaglądamy jeszcze do działu pakowania. Drewniane kredki Bambino produkowane są w 26 kolorach i w zależności od asortymentu pakowane w odpowiednie zestawy. Przychodzi czas na ostateczną kontrolę jakości wyrobu, a ta jest bardzo ważna. W końcu produkt trafi w bardzo wymagające ręce, a czasem i buzie.